Minęły stulecia od czasów, gdy długie łodzie Wikingów grasowały na północnych morzach. Król epoki renesansu ponownie rozniecił duńskie żądze podbojów. Zamek Frederiksborg stał się pomnikiem wybujałych ambicji króla Krystiana IV. To właśnie on był ojcem triumfu Danii i winnym jej klęski. Europy. Frederiksborg. Dania, rok 1577. Król Fryderyk II wspólnie z setkami poddanych przytoczyli ogromny głaz do wrót zamku Kronborg. Właśnie przychodził na świat królewski potomek. Pogański rytuał usatysfakcjonował starożytnych bogów. Urodził się chłopiec, Krystian IV, następca tronów Danii i Norwegii. Przed śmiercią króla Fryderyka w 1588 roku nadworny astronom wyczytał z gwiazd przyszłość chłopca. Następca tronu miał wyrosnąć na dobrego człowieka o miłym usposobieniu, lubiącego jednak zabawy i uciechy cielesne. W dniu koronacji nowego króla z kopenhaskich fontan płynęło czerwone i białe wino. 19-letni Krystian IV przyjął koronę króla Danii i Norwegii. Na brzegach jeziora niedaleko Kopenhagi Krystian znalazł miejsce pod budowę własnej królewskiej rezydencji. Tutaj, w lasach północnej Zelandii, znajdował się myśliwski dwór jego ojca. Chcąc uczcić pamięć rodzica, Krystian nadał zamkowi nazwę Frederiksborg. Ale aby utrwalić także swoje imię, zaplanował budowę architektonicznej perły, która miała przyćmić Kronborg i stać się najjaśniejszą gwiazdą Europy. Realizacja tego planu zabrała Krystianowi 25 lat, a prace wykończeniowe trwały do końca jego życia. Mury Frederiksborga piały się coraz wyżej, a król podczas budowy kierował wykonaniem tysięcy detali. Nanosił ostateczne poprawki na plany architektoniczne i osobiście testował zaprawę. Krystian czerpał z duńskiego stylu renesansowego, widocznego w konstrukcji ścian, zdobieniach z piaskowca i stromych dachach. Dodawał także własne innowacje. Wcześniej budowniczowie zamków instalowali okna w niesymetryczny sposób, zależnie od układu komnat. Łamiąc tę zasadę, Krystian polecił umieścić 500 okien w jednakowych odstępach. Wkład w budowę zamku zapewnił Krystianowi sławę jako twórcy Frederiksborga. Lecz prawdziwymi projektantami byli najprawdopodobniej duńscy architekci Hans van Steenwinckel i jego syn. Krystian zapewnił im dostawy najlepszego budulca, cegieł z Elsinoru oraz drewna i marmuru ze Skanii. Z tych materiałów twórcy skomponowali ceglaną kamienną symfonię. Biegnące wzdłuż ulic mniejsze domy o blaszanych dachach brzmią w niższych rejestrach, przechodząc wkryte dachówką budynki dworskie wokół podwórza. Potem w symfonii słyszymy crescendo w postaci dwóch dziedzińców i skrzydła tarasowego.
końcu czas na grzmiący finał. Zamek o 100 komnatach. Architektoniczne dokonania Krystiana odbiły się szerokim echem na królewskich dworach Europy. Zamek Frederiksborg był świadectwem wielkiego bogactwa Danii oraz wyszukanego gustu jej króla. Zabudowany most zwany sekretnym pasażem łączył królewską sypialnię z salą audiencyjną. W późniejszym okresie została ona bogato ozdobiona dopracowanymi w najdrobniejszych szczegółach sztukateriami, rzeźbionymi kasetonami i włoskimi freskami. Tu odbywały się królewskie audiencje. Ponieważ Krystian był zapalonym żeglarzem, okna sali przypominały te w kajutach na okrętach królewskiej flotylli. Później król dodał nowinkę techniczną – windę zjeżdżającą wprost do czekającej karety. Aby nigdy nie zapomniano, kto był twórcą zamku Frederiksborg, Krystian IV rozkazał swoim rzemieślnikom oznakować budowlę od piwnic do poddaszy, jako dzieło samego władcy. Królestwo dumnego budowniczego było w pełni rozkwitu i zajmowało obszar 10 razy większy od współczesnej Danii. Rozciągało się od Morza Arktycznego po Łabę, a także przecinało Szwecję i Norwegię. W 1597 roku Krystian wzmocnił pozycję imperium, poślubiając księżniczkę Annę Katerinę Brandenburską. Dobrze wypełniająca swoje powinności małżonka urodziła mu 6 dzieci. Ciągłość sukcesji tronu została więc zapewniona. Jednak fanaberie Krystiana od początku rzucały cień na jego małżeństwo. Rozgłos w Europie przyniosły duńskiemu monarsze huczne i skandaliczne przyjęcia, trwające często ponad tydzień, a dzięki długiemu sznurowi faworyt zyskał sobie sławę kobieciarza. Przyznawał się do coraz liczniejszej gromady nieślubnych dzieci, nadając im nazwisko Złoty Lew. Zamiast ukrywać swoje słabości, duński król upajał się nimi. Unieśmiertelnił swoje zamiłowanie do muzyki, wina i kobiet w dziełach sztuki o frywolnej treści. Nie skutkowały surowe nagany ze strony kościoła luterańskiego. Chociaż panował pokój i dobrobyt, król rozbudowywał marynarkę wojenną. W jego żyłach płynęła przecież krew wikingów. Nie był zaprawiony w bojach, ale pragnął wojny ze Szwecją, odwiecznym wrogiem Danii. Król miał o sobie wysokie mniemanie. Jego pycha znalazła odbicie w centralnej budowli zamku Frederiksborg, wielkiej fontannie Neptuna. Przenośnia jest wyraźna i nie może mylić. Król odlał z brązu swoje alter ego, Neptuna, boga mórz. W 1610 roku Szwecja rzuciła wyzwanie dominacji Krystiana na Morzu Bałtyckim, nękając duńskie okręty. Tryskając optymizmem, król zaatakował.
Liczebność Duńczyków była trzykrotnie mniejsza niż ich wrogów, więc atak był dla Szwedów zaskoczeniem. Krystian odzyskał utracone ziemie i aby zakończyć wojnę podyktował poniżające warunki pokoju. Gdy szwedzki król wyzwał Krystiana na pojedynek, pyszałkowaty Duńczyk wysłał pogardliwą odpowiedź. Lepiej posłuży wam, gdy pozostaniecie na ciepłym zapiecku, niż mielibyście z nami walczyć. Przydałby się dobry medyk, który uleczyłby wasz rozum. Jednak arogancja zwycięskiego Krystiana szybko skończyła się. Podczas nieobecności króla przed